Żubry wczoraj i dziś. Każdy żubra zna i wie, jak on wygląda. Jednak znajomość jego potrzeb, zwyczajów, diety czy behawioru nie jest już tak powszechna. Pozwólcie zatem przedstawić sobie żubra, największego lądowego ssaka Europy. Skoro jest największy, to drapieżniki, nawet te duże, mu nie zagrażają. Chociaż czasami potrafią żubra oszukać i upolować. Żubry żyją w stadach. Najpierw w grupach rodzinnych, składających się z krów, cieląt i młodzieży. Tam młode żubry uczą się od krów, co można jeść, a czego lepiej nie ruszać, jak bronić się przed zagrożeniem, jakie miejsca odwiedzać o różnych porach roku. Gdy młode żubry samce skończą 3 lata, odłączają się od swoich grup, tworząc własne kawalerskie. Dieta żubrów to głównie trawy i zioła, zatem żerują na łąkach i pastwiskach. Robią to spacerując i wybierając to, co im najbardziej smakuje. Policzono, ile gatunków roślin zjada żubr i okazało się, że ponad 300. Dzienne spacery na pastwiska to przebyte kilometry, zatem żubr potrzebuje przestrzeni. Praktycznie kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych dla jednego stada, liczącego około 25 do 35 zwierząt. Nie jest to żubrze widzimisię, ale dzięki dużej, urozmaiconej powierzchni swojego areału żubry nie żyją w zbyt dużym zagęszczeniu i zawsze mogą znaleźć potrzebne rośliny, a dzienne spacery służą ich zdrowiu. Żubry dużo czasu poświęcają na spokojne przeżuwanie, leżąc w lesie, gdzie mniej dokuczają im owady. Samica nazywana jest krową, a samiec bykiem. W sierpniu zaczyna się okres godowy. Byki nie odstępują krowy w rui, starając się zdobyć jej aprobatę. Wydają wtedy bardzo charakterystyczny głos zwany chruczeniem. Ciąża trwa prawie 9 miesięcy i w maju krowa oddala się od stada, by w samotności wydać na świat ciele. Po kilku dniach poznawania się nawzajem, matka i ciele mogą wrócić do stada, w którym na pewno nie będzie pomyłki.
cieląt jest kilka, czasem kilkanaście, a opiekę nad nimi prowadzą wszystkie krowy, zmieniając się na posterunku. Często zdarza się, że cielęs się nie tylko własną matkę. Jeśli pojawia się zagrożenie, dorosłe zwierzęta otaczają cielęta, patrzą w kierunku zagrożenia i je oceniają. Obecność człowieka też jest traktowana jak zagrożenie, ale jeśli ten jest w odległości co najmniej 50 metrów, żubry lekceważą obserwatora. Bardzo charakterystyczne jest ułożenie dorosłych krów w trakcie przeżuwania i odpoczynku. Każda obserwuje inną stronę świata. Żubrom potrzeba przestrzeni, wody, pokarmu i spokoju. Obecnie mamy ponad 2000 żubrów w 6 wolnych populacjach w całej Polsce. Po I wojnie światowej w kraju nie został ani jeden dziko żyjący żubr. Skąd więc te piękne i majestatyczne zwierzęta są u nas z powrotem i to w takiej liczbie? To długa i bardzo ciekawa historia. Dwa tysiące lat temu żubry można było spotkać niemal w całej Europie, ale rozwój osadnictwa i rolnictwa powodował kurczenie się populacji i areału tego gatunku. 200 lat temu pozostały tylko dwie populacje, jedna w Puszczy Białowieskiej i druga w górach Kaukazu. Puszcza Białowieska była dobrami królewskimi, a potem carskimi i dzięki opiece właścicieli żubry przetrwały tam do XX wieku. W puszczy prowadzona była planowa gospodarka łowiecka. Polowano na żubry, ale co najważniejsze, odławiano żywe osobniki i przekazywano do różnych zwierzyńców i ogrodów zoologicznych. Krytycznym czasem okazała się I wojna światowa. Wojska docierały do puszczy z różnych stron. Kłusownictwo było przyczyną gwałtownego zmniejszania się populacji żubra i nie pomogły żadne przepisy, zakazy czy kary. Głód robił swoje. W kwietniu 1919 roku w Puszczy Białowieskiej zginął ostatni osobnik z wolnej populacji. Wystarczyło tylko kilka lat, żeby stado ponad 700 osobników przestało istnieć. Żubry w górach Kaukazu miały bardzo podobną historię. Po I wojnie światowej zabrakło ich w naturze. Ale cały czas były osobniki w zwierzyńcach, czyli była szansa na dalsze istnienie gatunku. Kilkanaście lat wcześniej powstała Liga Ochrony Bizona i była ona pewnym wzorem do naśladowania. Podczas Kongresu Ochrony Przyrody w Paryżu Jan Stoltzman, polski zoolog i myśliwy, podkreślał, że ratowanie żubra potrzebuje współpracy międzynarodowej i zaapelował o powołanie do życia towarzystwa. Już rok później, czyli w 1924 roku, powstało w Niemczech Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra z udziałem przedstawicieli 19 państw. Najważniejszym celem była inwentaryzacja wszystkich żubrów, planowanie ich hodowli i przygotowanie do ponownego wprowadzenia do przyrody. W Poznaniu powstał również polski oddział Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra i dzięki jego aktywności na nasze ziemie zaczęły powracać pierwsze żubry. Do poznańskiego ogrodu zoologicznego sprowadzono parę żubrów.
samca o imieniu Hagen i samicę o imieniu Gatchina. Odbywająca się tam Międzynarodowa Wystawa Rolnicza była bardzo dobrą okazją do promocji idei ratowania żubra, działań, na które potrzebne były duże środki finansowe. Po 5 latach starań żubry wróciły do Białowieży, gdzie na terenie leśnictwa przygotowano dla nich specjalną kilkudziesięciohektarową zagrodę. Dzięki wsparciu Lasów Państwowych i ówczesnego rządu możliwe było rozpoczęcie hodowli żubrów w tym miejscu. Początki były bardzo trudne, a wydarzeniem, które zapamiętano jako największą wtedy stratę, była śmierć samca Björnsona. Zginął on w walce z innym bykiem Borusse, kiedy ten przez zniszczone burzą ogrodzenie dostał się na jego teren. Samiec Björnson ze Szwecji był w prostej linii potomkiem żubrów odłowionych z Puszczy Białowieskiej, a Borusse miał domieszkę krwi żubra z Kaukazu. Dopiero po kilku latach od tego zdarzenia przyjechał z Pszczyny samiec Plisz i to on praktycznie stał się przodkiem żubrów białowieskich. Pozostawił po sobie aż 45 cieląt. W tym czasie każdy żubr był na wagę złota, a niektórzy uważali, że krzyżowanie z bizonem będzie dobrym rozwiązaniem. Zapominano, że mieszańce dwóch gatunków nie będą mogły służyć ratowaniu żubra, ponieważ nie są ani żubrami, ani bizonami. Takie tworzenie mieszańców było bardzo powszechne, nawet w Polsce. Na szczęście wszystkie te osobniki były utrzymywane w jednym ośrodku w Spale. Trudny początek, radość z narodzin każdego cielęcia, bardzo pieczołowita opieka, to charakteryzowało pierwszy okres restytucji. Potem, podczas II wojny światowej, pilnowano, aby żubrom nic się nie stało. Warto podkreślić, że zarówno Niemcy, jak i Rosjanie okupujący teren Puszczy Białowieskiej starali się dbać o żubry. Po zakończeniu wojny w Europie było około 90 żubrów. Dopiero w 1952 roku pierwsze dwa samce zostały wypuszczone za płot, czyli na wolność. W naturze dawały sobie doskonale radę, co oznaczało zielone światło dla reintrodukowania żubrów. Jak szybko rośnie liczebność populacji żubrów? Średnio jest to wzrost o blisko 10% na rok. Czyli jeśli mamy 100 żubrów, to po roku będzie ich 110, a po 5 latach 161. W populacji powinno być około 30 do 35% dorosłych krów, bo od nich zależy przyrost stada. Wielkość populacji rośnie nieprzerwanie zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy od początku naszego stulecia. Jeśli na koniec roku 2019 było około 8,5 tysiąca żubrów, to za 10 lat będzie ich około 22 tysięcy. Musimy znaleźć i przygotować miejsce dla tych tysięcy największych ssaków Europy. Wypuszczane na wolność pierwsze żubry były przyzwyczajone do opieki. W każdym kolejnym pokoleniu przybywało żubrów, ale również wzrastał dystans do człowieka, czyli można powiedzieć, że żubr z powrotem stawał się dzikim zwierzęciem. Przejście przez kilka pokoleń bliskiej opieki człowieka i reintrodukcja to podsumowanie historii tego gatunku.
20 lat temu było prawie 3000 żubrów w całej Europie, teraz trzykrotnie więcej. Ten sukces jest efektem pracy wielu osób, pracy zwanej czynną ochroną gatunku. Ciekawe jest silne skojarzenie. Żubr to Puszcza Białowieska. Może jednak warto zwrócić uwagę, że tylko co trzeci osobnik w niej mieszka. Są też inne populacje pod świetną opieką leśników i przyrodników. Już na początku lat 60. żubry wypuszczono w Bieszczadach i Puszczy Boreckiej. W latach 70. rozpoczęto tworzenie populacji w Puszczy Knyszyńskiej, a stado zachodniopomorskie ma początek w 1980 roku. Ostatnie stanowisko to istniejąca od kilku lat populacja, na razie niewielka, w Puszczy Augustowskiej. Żubry będą również wsiedlone do Lasów Janowskich i Puszczy Romińskiej. A gdzie kolejne subpopulacje? Jeszcze nie wiadomo, bo wymaga to zgody wielu osób. Żubr przeszedł przez tak zwane wąskie gardło. Zmniejszenie się jego populacji spowodowało utratę części puli genowej. Wszystkie żubry mają tylko 12 przodków, co powoduje, że są do siebie genetycznie podobne. Badamy więc genom żubra, a wiedząc o podobieństwie osobników, planujemy hodowlę czy wsiedlanie w taki sposób, aby zachować i ocalić jak najwięcej zmienności genetycznej. Do oceny genomu wykorzystywane są rodowody osobników urodzonych w zagrodach, a dla wszystkich jest prowadzona ocena markerów molekularnych. W banku genów żubra zgromadzono już DNA od blisko 3000 osobników. W banku nie tylko przechowywane jest DNA, ale co najważniejsze, zamrożone plemniki i oocyty. Komórki rozrodcze pozyskane są tuż po śmierci od zwierząt, które dla dobra całej populacji muszą z różnych powodów być eliminowane. Na naszym koncie jest udane zapłodnienie in vitro, a próby transferu zarodków już się odbywają. Po co ta kolekcja, skoro żubry tak świetnie się rozmnażają i ma ich być tak dużo? Przygotowujemy się na wszystkie ewentualności. Na przykład, jeśli nie będzie można przewieźć nowego samca do innej hodowli z powodu występowania na terenie Europy choroby zakaźnej, wtedy przydatne okażą się zarodki, aby odświeżać krew i zachować zmienność genetyczną. Bardzo poważnym zagrożeniem dla żubra są choroby i pasożyty. W historii były przypadki, że traciliśmy całe grupy, gdy pojawiła się pryszczyca, gruźlica czy choroba błękitnego języka. Ten największy ssak jest bardzo wrażliwy na choroby. Może z powodu zmniejszonej zmienności genetycznej, a może z powodu braku przystosowania do środowiska, w którym go nie było przez wiele pokoleń. Bardzo groźne są inwazje pasożytów, bo pierwsze powojenne żubry wypuszczone z hodowli na wolność były przez lata odrobaczane i nie miały własnej naturalnej fauny pasożytniczej. Po prostu, kiedy zabrakło żubrów,
to i pasożyty nie przetrwały bez gospodarza. Nasz największy przeżuwacz jest zatem atakowany przez pasożyty jeleniowatych czy bydła i potrzeba czasu, zanim populacja dostosuje się do tej nowej sytuacji. Żubry chorują na przykład na telazjozę. Ich oczy atakuje nicień z rodzaju telazja. Pasożyt umiejscawia się w worku spojówkowym i powoduje ślepotę zwierzęcia. Jest przynoszony przez muchy. Jeśli grupa żubrów jest liczna, muchy mogą bardzo szybko przenieść nicienie do wielu osobników od jednego zarażonego żubra. Nie ma możliwości leczenia, bo zauważalny jest dopiero niepokój zwierzęcia, będący już konsekwencją ślepoty, a ta jest nieodwracalna. Poza tym dzikie zwierzęta nie mogą być traktowane jako gospodarskie, bo sam fakt płoszenia, łapania czy bliskości człowieka wywołuje większy stres i może być przyczyną śmierci. Zakażone, ślepe żubry muszą być jak najszybciej eliminowane, bo to służy ochronie pozostałych i jest konieczne. Zastrzelone żubry są bardzo dokładnie badane przez kilka zespołów lekarzy weterynarii, którzy sprawdzają, czy bakterie, wirusy i pasożyty nie są zagrożeniem dla stada. Opieka nad żubrami polega na dbaniu o trwałość, zdrowie i dobry stan populacji. Nie skupia się na pojedynczych osobnikach. W sytuacji zagrożenia zabijanie jest koniecznym narzędziem ochrony wszystkich żubrów. Lepiej jest bowiem zabić jak najszybciej żubra z telazjozą, niż czekać, aż oślepną kolejne dziesiątki zwierząt, narażając je na niepotrzebne cierpienie, a populację na osłabienie. Od wielu lat prowadzony jest monitoring zdrowia żubrów, dzięki któremu udało się uniknąć wielu zagrożeń. Na czym polega ochrona czynna? Na działaniach w środowisku. Koszeniu łąk, zbieraniu siana, budowie wodopojów, zakupach i wykładaniu karmy zimą, wykładaniu soli lizawkowej, sadzeniu starych odmian drzew owocowych i uprawianiu poletek żerowych. Wszystko po to, żeby żubry miały dobrej jakości karmę, zawsze dostęp do wody i jak najwięcej spokoju. Dlatego ostoje tych zwierząt planuje się w miejscach, gdzie taki spokój jest zapewniony. Najważniejszą rzeczą jest pilnowanie, aby zagęszczenie zwierząt nie było zbyt duże. Trzeba żubry przesiedlać i w wielu miejscach kraju tworzyć ich niewielkie grupy. Taki system rozrzuconych przestrzennie stad nazywa się metapopulacją, gdzie warunkiem jest kontaktowanie się ze sobą zwierząt z różnych grup. Kontakt ten zapewniają wędrujące byki, które potrafią przejść nawet kilkaset kilometrów w poszukiwaniu różnych krów. Niewielkie grupy zwierząt to również małe konflikty i szkody, a zatem większa akceptacja mieszkańców dla obecności żubra w ich najbliższej okolicy. Naturalne grupy żubrów liczą od kilkunastu do około 35 osobników. Zaczynamy od poprawiania siedliska żubra. Skoro jest on zjadaczem traw,
to trzeba przygotować dobrej jakości i regularnie koszone łąki i pastwiska w środku lasu, z dala od pól uprawnych. Zbierane siano z tych łąk jest świetną karmą na zimę. Leśnicy sadzą drzewa owocowe, aby żubry i inne zwierzęta mogły jesienią skorzystać z owoców. Jabłonie należą do starych polskich odmian, nie wymagają oprysków. Zatem jabłka są zdrowym urozmaiceniem diety. Ważna jest woda i gdy nie ma naturalnych zbiorników, budowane są oczka wodne, służące nie tylko żubrom, ale też setkom innych gatunków. Żubry najlepiej obserwować w zagrodach, bez przeszkadzania tym zwierzętom w naturalnych ostojach. Zagród jest coraz więcej, a utrzymanie i remonty infrastruktury to stałe zajęcie gospodarzy. Kilometry płotu wymagają ciągłej konserwacji. W zagrodach trzeba zadbać o zwierzęta, karmić dobrą, naturalną paszą. Taka czynna ochrona wymaga dużego finansowania. I warto podkreślić wieloletnią aktywność na tym polu Lasów Państwowych, Białowieskiego Parku Narodowego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Realizowane są różne projekty wspierające działania ochronne. Liczebność populacji żubrów zwiększa się ostatnio dosyć szybko, ale wielkość zajmowanego areału bardzo wolno. Populacja białowieska jest 3 razy większa niż 20 lat temu. Żyje częściowo poza obszarem puszczy, zajmując prawie 2 razy większy areał. Jeśli żubry wychodzą z terenów leśnych, to trafiają na pola uprawne. Bardzo lubią ozime zboża i rzepaki, a i kukurydzą nie pogardzą. 20 żubrów zjada dziennie około tony zielonej masy, zatem jeśli na tych polach trochę pobędą, to bardzo dużo zjedzą, a jeszcze więcej zniszczą, depcząc lub leżąc. Leśnicy starają się utrzymywać żubry na przeznaczonym dla nich terenie, dokarmiając je zimą. Szkody, spałowanie i zgryzanie drzew przenoszą się do lasu. Im jednak większe zagęszczenie zwierząt na nieulegającym zwiększeniu obszarze, tym większy problem i dla żubrów, i dla ludzi. Trzeba wtedy poprawiać siedlisko, rozgęszczać populację poprzez odławianie i eliminowanie także zdrowych osobników. Thank you.
Chcemy, aby żubrów było więcej i aby były bezpieczne. Najlepszym sprawdzonym sposobem jest tworzenie metapopulacji, czyli wielu niewielkich stad rozmieszczonych na dużej przestrzeni, połączonych ze sobą dzięki wędrówkom byków. Można takich stad liczących po 30-40 żubrów utworzyć nawet 100 w różnych miejscach w Polsce. Mielibyśmy dodatkowo około 3-4 tysięcy zdrowych, rozproszonych osobników. Zagęszczenie byłoby niewielkie. Subpopulacja byłaby pod opieką jednego nadleśnictwa. Stanowiłaby atrakcję, a nie źródło problemu. I, co najważniejsze, rozproszone żubry łatwiej zabezpieczyć przed chorobami. Wyobraźmy sobie pojawienie się pryszczycy w populacji białowieskiej. Śmiertelność przy pryszczycy wynosi powyżej 50%. Populacja białowieska to 770 żubrów, z których prawie 400 umierałoby w męczarniach. Do polepszenia sytuacji tych pięknych, majestatycznych zwierząt potrzebna jest jednak wola nas, ludzi. Czy jesteśmy w stanie zaakceptować pewne ograniczenia w swoim funkcjonowaniu i podzielić się terytorium z żubrami? Czy potrafimy zaakceptować także eliminowanie niektórych osobników dla lepszej ochrony i zdrowia całej populacji? Czy zgadzamy się na zakładającą takie zachowania czynną ochronę gatunku i tym samym nasz także czynny i świadomy udział w rozwoju populacji żubrów?